Czy będziemy mieli jakieś sygnały, że rozpoczyna się jakiś kolejny etap tego konfliktu, że NATO powinno się już, no nie mówię zbroić, ale być gotowe na tej ostatniej prostej? Czy będzie jakiś sygnał, który powie nam, to już teraz, ta wojna nadchodzi? Generalnie wydaje się, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest moje zdanie, Putin zakończy operację specjalną. On wojny nie zakończy, on zakończy operację specjalną, bo on ją rozpoczął 2 lata temu i on ją prawdopodobnie z dniem wyborów prezydenckich, około wyborów zakończy, ogłaszając zwycięstwo w operacji specjalnej, ponieważ on powie narodowi rosyjskiemu, ja swoje cele strategiczne osiągnąłem, dokonałem denazyfikacji Ukrainy, zdobyłem tą część, gdzie mieszkali Rosjanie, których nękali, torturowali Ukraińcy. I to będzie koniec operacji specjalnej, ale nie koniec wojny. Kolejne cele będzie miał, no już w tej chwili jakby przygotuje instrumenty do tego, żeby wciągnąć w swoją orbitę Naddniestrze jako część, bo Naddniestrze chce ogłosić w tej chwili wolę przystąpienia do Rosji. Tak jak Abchazja i Osetia. Dokładnie tak, czasu. To jest ten ruch. Kolejnym wydaje się, że może być i to zagrożenie wynikające z naszej indolencji europejskiej i natowskiej indolencji, kolejny ruch może być w stosunku do Mołdawii. Ja uważam, że te zaniedbania, które myśmy poczynili w stosunku do Mołdawii, dają pole do działania Putinowi, on to wykorzysta. On to wykorzysta i tych ognisk w tamtym regionie będzie dużo. Ukraina, Naddniestrze, Mołdawia. My tracimy panowanie nad tym rejonem, czyli to nam się wymyka spod kontroli. I my za to zapłacimy. Naddniestrze już mówi o kongresie swoich przywódców pod koniec tego miesiąca. Czyli generalnie to, co powiedziałem, stanie się prawdopodobnie faktem. I co my zrobimy, żeby temu zapobiec? Nie zrobimy nic. Ja tylko dopowiem, bo Putin naprawdę jest politykiem. To nie jest tak, że że Rosji umom nie pajbiosz, tak? Czyli że rozumiem, nie zrozumiesz. To jest coś, co rozwściecza wszystkich rosjoznawców, bo my dokładnie wiemy, że jest wręcz odwrotnie, że Rosja jest bardzo przewidywalna, często działa naprawdę schematycznie. Putin taki jest. I on wielokrotnie, tak jak prawda, ktoś walczący, jak nie wiem, nawet jako bokser, on po prostu sygnalizuje swoje wcześniejsze ruchy. Wojskowi patrzą na zupełnie co innego, tak? Znaczy to po naszych kolegach wojskowych, czy tam od naszych kolegów wojskowych dowiadywaliśmy się, jakie jest prawdopodobieństwo wojny, bo już pewne działania na tej płaszczyźnie militarnej były przygotowane, ale my też mamy swoje czujki, prawda? My też mamy swoją wiedzę, intuicję i też wiemy, gdzie wydać polityczne sygnały przygotowywania się Putina do możliwego otwarcia innych frontów. I jednym z takich sygnałów, zresztą już kilkukrotnie, to były kroki stosowane przed wcześniejszymi rosyjskimi agresjami, była tak zwana operacja paszportyzacji. I zanim Rosja doprowadziła do wojny z Gruzją, paszportyzowała Abchazów i Osetyjczyków, zanim doprowadziła do agresji w stosunku do Ukrainy 10 lat temu, już paszportyzowała Krym, później paszportyzowała Donbas, ale ta paszportyzacja, czyli maksymalne uproszczenie wydawania rosyjskiego paszportu, to jest ten element, na który warto patrzeć. I nie jest zaskoczeniem dla nas, to była pewna informacja taka dosyć marginalna, ale ona się przebiła także do naszej infosfery, że kilka tygodni temu, może miesiąc, może półtora, ja dokładnie nie pamiętam, ale to jest wszystko do odnalezienia, odtworzenia, prezydent Putin zmienił warunki wydawania paszportów na maksymalnie uproszczone. I teraz, jeżeli mielibyśmy zgadywać, jakim państwom, no to on to się bardzo ładnie wpisuje w te takie z jednej strony lęki Putina, z drugiej strony myślenie agresywne, imperialne. Maksymalnie uprościł paszportyzację dla Mołdawii, więc scenariusz mołdawski jak najbardziej jest tutaj realny dla Białorusi i to pokazuje, że on cały czas zastanawia się i pewnie wpisuje swoje scenariusze w stosunku do Białorusi, czy prawda, to wszystko będzie zależało od tego, jak Łukaszenka będzie się z nim targował, może będzie się opierał w budowaniu tego wielkiego państwa związkowego, może będzie potrzeba. Więc to jest takie, prawda, taka prewencja, taka podbudowa do tego, żeby mieć instrument rozpoczęcia tutaj na tym kierunku zachodnim operacji. No i trzeci kierunek paszportyzacji,
wynika nie może tyle z takiej ochoty ekspansji, tylko pewnie z obaw przed odpadnięciem z rosyjskiej strefy wpływów już tak zupełnie na dobre Kazachstanu, tak? Bo on też tą paszportyzację zapowiedział w stosunku do Kazachstanu, gdzie, pamiętajmy, jest 25% etnicznych Rosjan. I to też pokazuje, tak, gdzie Putin obstawia ewentualnie te możliwe kierunki. Tam wprawdzie nie ma Bałtów, ale państwa bałtyckie są na agendzie od bardzo dawna i tam kwestie paszportyzacji, obrony mniejszości rosyjskojęzycznej to już dawno były grane i ten odcinek mamy bardzo rozpoznany. Więc podsumowując, to jest tak, że my wiemy, gdzie przykładać ucho i na co patrzeć. Każdy ma swoje matryce, ale one się sprowadzają w zasadzie, już tak podsumowując, sprowadzają się do tego wspólnego wniosku, że Putin faktycznie może otworzyć kilka innych frontów, nawet jeżeli nie będzie mu się to opłacało gospodarczo, politycznie, bo on będzie na tym zyskiwał w swoim własnym, skalkulowanym, odmiennym rozumieniu, ale my tak powinniśmy brać pod uwagę także te scenariusze mołdawsko-bałtycko-inne.